To kultowe już miejsce wydarzeń kulturalnych i sąsiedzkich pogawędek. Niewielki plac u zbiegu ulic Małeckiego, Łukaszewicza i Granicznej zyskuje coraz szerszy rozgłos. Chcemy tę przestrzeń zagospodarować na nowo i ją ożywić, pokazać, że ona właśnie może żyć, że mieszkańcy mogą tutaj przychodzić i miło spędzić czas. Beata Szeszuła z Rady Osiedla Święty Łazarz na skwer Eki z Małeki przyszła dziś z psem Borysem, który sporą część życia spędził w schronisku. Od niedawna jego pieskie życie wygląda już zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej ma niedługo wyglądać też ten skwer, który doczeka się przebudowy. Z jego okolic znikną auta, pojawią się nowe ławki i przybędzie zieleni. W przyszłym roku gotowy ma być projekt budowlany. Skwer będzie powiększony, będzie na nim nasadzona nowa zieleń, nowe drzewa. Będą nowe miejsca do wypoczynku. Będzie również miejsce, gdzie będzie mogła się wystawić gastronomia, a także stojaki rowerowe. Punktem centralnym pozostanie to drzewo, a zamiast zaparkowanych wokół placu aut pojawią się ludzie na leżakach. Zamiast smrodu spalin dominować ma zapach jedzenia. Zresztą podczas takich imprez jak ta o kształcie skweru decydowali podczas konsultacji społecznych sami mieszkańcy Łazarza. Tak naprawdę udało nam się stworzyć koncepcję na miarę mieszkańców Łazarza. Dzisiejsze pożegnanie lata na skwerze Eki z Małeki to był dobry moment, by razem z mieszkańcami przyjrzeć się projektom przebudowy. Ale każde spotkanie Łazarzan na tym placu to też dobry moment na to, by przypomnieć o historii tego miejsca. Skwer już tutaj istnieje kilkadziesiąt lat. Kiedyś był zarośnięty, można gdzieś na zdjęciach znaleźć, jak on wyglądał, bo niedostępny. Tutaj w ogóle na skwerze jest studnia głębinowa, która jest taka na wypadek, gdyby się coś stało. Nową historię tego skweru, która jest też historią rozwoju Dolnego Łazarza, piszą kolejne pokolenia mieszkańców. Maciej Szefer, Puls Dnia.